14 kwietnia wspominamy świętego Waleriana, męczennika. Według bardzo skąpych danych historycznych, Walerian był bratem świętego Tyburcjusza. Obaj zginęli śmiercią męczeńską w II lub na początku III wieku. Zostali pochowani na cmentarzu przy Via Appia. Pozostałe informacje pochodzą z legendy o świętej Cecylii. Walerian miał być poganinem, za którego miała być wydana Cecylia. Taka była bowiem wola jej rodziców. Ona jednak pragnęła poświęcić swe życie Bogu. W dniu zaślubin powiedziała o tym pragnieniu Walerianowi, przez co doprowadziła do jego nawrócenia. Zaprowadziła go do papieża świętego Urbana I, który pouczył go i ochrzcił. Walerian z kolei powrócił do domu swych rodziców i nawrócił swojego brata, Tyburcjusza. Od tej pory bracia zaczęli pełnić liczne dzieła miłosierdzia, między innymi grzebali ciała chrześcijańskich męczenników. Zostali przyłapani na tej pracy przez jednego z prefektów, który nakazał im złożyć ofiarę pogańskim bogom. Gdy oni odmówili, wyprowadzono ich poza Rzym, skatowano i ścięto mieczem. Módlmy się. Boże, Ty dajesz moc słabym i stałość wierzącym. Za wstawiennictwem świętego męczennika Waleriana spraw, byśmy tak jak on uczestniczyli w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna i razem z Nim osiągnęli wieczną radość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.